Wiecie, że mój pierwszy filmik z serii Mój Stary Komputer na tym kanale już ma prawie 4 lata? Właściwie już ma 4 lata, bo mamy nowy rok 2018. Jej. Ciekawostką jest to, że mój kanał ma już prawie 12 lat. Staruch, kurde bele. Przedpotopowy. Mój pierwszy filmik na tym kanale był dość debilny, ale w takich tamtych czasach, no cóż, nie miałem więcej oleju w głowie. A mianowicie nazywało się Muminki po browarze i był spowolnionymi muminkami. Vaporwave. I była też druga część, mianowicie naćpane muminki. Boże, jakie to debilne. Mój kanał stał się popularny przez to, że zacząłem robić potem przeróbki muminków. Odcinek pierwszy pod tytułem Tajemnicze Dragi, część trzecia. Witamy w Discovery. Tym razem przylecieliśmy nad Dolinę Mumrów. Ale były zbyt grzeczne, dlatego aż tak popularne nie były jak inne. Łapska. O, jakie fajne gówna. Widzę coś, co mi się przyda. Jakaś dyskietka. Mam dysk 2 GB, więc wreszcie będę mogła tą metalikę przegrać na dyskietkę i zainstalować Lineage'a. Jak ktoś będzie chciał się dowiedzieć więcej na ten temat, to może po prostu zrobię jakiś specjał. Wiecie, co to jest? To jest adapter do statywu na telefon. Z racji tego, że nie mam żadnej porządnej kamery, takie coś mi się przydało. Teraz tylko trzeba jeszcze statyw wyciągnąć. Tak, mój nowy statyw. Czekał długo na to. I've been waiting for this. I mamy sobie tutaj, kurde bele, dwie możliwości wybrania tego oto React OS. Ja sobie wybrałem Boot CD, ponieważ lubię buty. I przede wszystkim mamy do wyboru na przykład Live CD, czyli to jest takie coś, że możemy sobie odpalić bez instalacji. To jest bardzo fajne, ale nam zależy na tym, żeby go zainstalować. Mamy sobie tutaj nasz folder z pobranymi i szukamy sobie, gdzie jest React OS. Zabawne jest to, że to ISO w zipie ma 100 MB tylko i jakby to powiedzieć, jakoś muszę to, kurde bele, rozpakować. No i się rozpakowuje. Puf. No i mamy sobie tutaj właśnie tego React OS. I no cóż, nie ma to tam, to trzeba to jakoś nagrać sobie. Przychodzi nam z pomocą wspaniały i zaufany pendrive, którego po prostu trzeba będzie podłączyć. Podłączyłem. Zrobimy sobie, nie wiem, nagrywanie, jak to się tam nazywało, już nie pamiętam. Chyba to jest System Multiwriter, tak, dobrze. I ten, tutaj jest sobie piracka wersja Diablo 1, ale to tylko w celach jakby to wygody. Już pokazuję, że mam oryginał, spokojnie. Spokojny tyłek. Jest sobie oryginał. Oryginalny. For Windows 95. No, tak też proszę nie krzyczeć. Warcrafta 2 też mam. Ale akurat z wersja CD Action to nie jest szacun. No to tak. Warcraft Armageddon akurat mam też CD Action. Jest jeszcze taka sprawa, bowiem ja nie będę tego instalował na tym dysku, bo już mam praktycznie cały zawalony ten 256, ale mam to sobie tutaj stary dysk z tego właśnie laptopa, którego, jakby to powiedzieć, który był oryginalny tutaj. Właśnie jego zamieniłem, ten właśnie tutaj dysk zamieniłem z, żeby przerobić na SSD. O, i ten sobie oto dysk włączę i zrobię partycję jeszcze raz. Znaczy, podzielę partycję inaczej. O, i tyle. No dobra, no to się będzie nagrywać. A ja w tym czasie pójdę sobie, może nie wiem, w coś pograć. O. Tej części tutaj zbyt często nie widzieliście, niestety. O, tutaj mamy sobie, o. Częściowo nawet mi widać.
strasznie w kamerę widać, że mam takie grube łapska, a ja tak naprawdę nie mam takich grubych, ja mam bardzo małe łapy. I to jest zabawne wręcz. No i ogólnie jest to zabawne, bo ja mam tutaj sobie fajny zestaw konsol. PS1, PS2, PS3 i PS4. Tam jest sobie jeszcze parę, jedna PS2, dwie właściwie PS2, bo drugi fal zepsuty. Jest sobie jeszcze tam pierwsza PS2, pierwsza, co ja gadam, pierwszy PSX, pierwszy ten szarak. No i jest sobie jeszcze Nintendo 64. A tam z tyłu mam jeszcze Sega Genesis, czy tam Mega Drive. To, nie wiem, to się u nas nazywało Power Pegasus po prostu. I oczywiście Pegasusa. A tutaj jeszcze jest sobie trochę takich tych, jakby to powiedzieć, kieszon solek. Vita, Game Boy DS, 3DS i tam jeszcze schowany Game Boy Advance, ale to nie jest moja konsola, więc muszę ją odbić pewnego dnia. Jeszcze tam parę innych rzeczy jest. Jakby ktoś chciał ze mną, kurde, pograć, to może sobie, nie wiem, zlokalizować. Nie wiem zbyt dobrze grać, to się jeszcze nagrywa niestety. Szukajcie mnie pod nazwą Piteusz i wiadomo, taki awatar z Steins Gate'a, Makisa Kulisu. No. Jakby to powiedzieć, trochę grałem w tą grę. Znaczy, platyna z tej gry wcale nic nie oznacza. Bo wcale nie jestem aż taki dobry. No i co tu można więcej powiedzieć? No ostatnio mało gram bardzo. Na Steamie też mam swoje konto w razie czego. I tam też albo Piteusz, albo Serdivan 6 możecie mnie wyszukiwać. Mam ten sam awatar co tutaj na YouTubie. No i tak to mniej więcej wygląda. Jakby chciał ktoś, nie wiem, sobie mnie znaleźć, no to może sobie mnie znaleźć. I poza tym, no cóż, no ja nie często tutaj gram, bo niestety nie mam po pierwsze czasu, a po drugie nie mam drugie czasu i po trzecie mam Linuxa. I nadal czekamy. I się udało się, z pendrive'em się nagrało się. No. I teraz trzeba będzie wymienić ten oto dysek. Tak też musimy wyłączyć tego komputera. Ja się wyłączę czasie, wiem, że tak się nie mówi. Mamy sobie tutaj taką matę. Na chwilę wyciągnę kamerę z tego. Mam sobie matę, żeby nie porysować. Tak jest już porysowane, bo tak je kupiłem. Odkręcamy sobie to dysek. Wyłaś. Pamiętamy ten oto nasz dysek. No i już zamontowany dysek, możemy go sobie A nie! Jeszcze to trzeba zamontować. Oto. I jeszcze to. Gumiaki trzeba zamontować. Gumiaki. Jest sobie znowu nasz komputer. W całej pełnej okazałości. I się nikt tutaj nie złości. Bo jak nie, otworzę cię. Kurde, coś ręką nie umiem. I tak. Musimy sobie go uruchomić. I się uruchamia ten nasz komputer. O kurde, stary dobry Windows 7. Żałuję, że go trochę. Że go wyrzuciłem stąd. Dobry był bardzo. Your computer name is invalid. Sam jesteś invalid. Gdzie jest mysz? No i teraz już nie jest invalid, bo tak. Ja pier... Jak widać, udało mi się wbić. Jest to konfiguracja z pierwszego tego odcinka. Podłączę sobie myszkę, bo tak. Windows 7. Windows 7, typowe. Dobra, nie chce mi się. Musimy sobie wejść w komputer. Prawym na niego zarządzaj. I musimy sobie zmniejszyć patrycję. Jesus fucking Christ, jakie to wolne! Powoli, dziecko, po co mi ten awans tutaj? Ale w sumie z drugiej strony na Windows 7 nie ma
lepszej alternatywy. Nie wiem, może Panda jest dobra, ale wątpię. Najlepiej to by było korzystać z Windows Defendera i mózgu. To jest najlepsza konfiguracja, bo Windows Defender nie muli aż tak. A mózg pomaga chronić się lepiej przed wirusami niż jakikolwiek antywirus. Mamy swoje nieprzydzielone 50 GB, zapomniałem, że myszka nie działa. I możemy sobie wyłączać ten mod. Uruchom ponownie. I działamy. Na ThinkPadzie jest taki sobie fajny niebieski przycisk. I właśnie ten przycisk trzeba sobie napierdzielać. Press F1 do setu. Ale ja tego nie chciałem. No dobra, okej, niech będzie. Ale jak olewa, że wciskam mu to, to jest to irytujące. F12. No i dupa, no. Odpala się Windowsa 7 znów. A nie! Kurde! Uruchamia się ReactOS. No, proszę Państwa, to już jest ReactOS. Bardzo przyjemnie by było, jakbym wiedział, czy to w ogóle, nie wiem, ładuje się, czy nie. Bo prawdę mówiąc, to ja nie wiem. Jakby to działało, to by było znakomicie, ale ja wiem, ja jestem pewny stuprocentowo, że to nie zadziała, bo nie wiem, no bo nic mi kompletnie nie działało związane z tym. Nigdzie kompletnie mi nie chodziło. I dlaczego ja mam mieć nadzieję, że tutaj też chodzi? Mimo, że było powiedziane, że będzie działać, ale nie będzie działać. No niestety, no trudno, dupa. Nie wiem, może trzeba nagrać płytę sobie. Trzeba będzie znowu zmienić dysk. Potem sobie nagrać płytę. I dupa brada, nawet po podłączeniu sobie tego tutaj o. Tego sobie tej stacji dokującej gówno. Nic się nie dzieje, no nadal. Poza tym jest to trochę nieaktualne, że nie mam już na czym grać, bo ups, przypadkiem sobie naprawiłem kompa. Mam teraz trochę mniej RAM. Ale działa. No, ściągam sobie ReactOS i za pomocą Windowsa teraz po prostu to nagram. Tam sobie jakiś fubar gra z modami, one są darmowe i nikt się nie przyczepi do praw autorskich, więc mogę sobie jak wruszczać z głośników ile chcę. Dobra. Fucking awesome, dobra. Mamy sobie tam ReactOS, ISO Live, ile to zajmuje właściwie? 220 MB. No to tak. Rufus. Za pomocą Rufusa to zrobimy. O. Rufus to zarąbisty program do nagrywania sobie. Nie ma takiego dobrego na tym. Na Linuxie, to jest smutek bardzo, bo Linux jest znany z tego, że ma masę fajnych programów po prostu. No i się nagrywa ponownie. Nagrywa się dużo szybciej niż tamto. Wygląda na to, że się nagrał. Znakomicie. No to już to nie jest nam potrzebne. No. Bierzemy sobie naszego pena. Wyciągamy. Może zostać bezpiecznie usunięty. Zarąbiście. Podłączamy sobie go tutaj do naszego tego. Niestety nie mogę go sobie wsunąć do karty PCI. Ale mogę go sobie wsunąć do USB. Bardzo mądrze, nie? Robimy sobie triumfalne uruchomienie. No proszę, patrzcie. Debug. Niech będzie debug. Będziemy przynajmniej wiedzieć, co się ładuje, co nie. Jeszcze trochę dłużej ładuje. To już dobry znak. Że może... Pierdziele, uruchamy się, wygląda jak Windows XP. No w sumie na to jest stylizowane to, co? Jak stawiacie, uruchomi się to? I co my tutaj możemy sobie z tym zrobić, no? Co takiego? Kompletnie nic. No niestety ten system, nie żartowali, na stronie napisane było, że ten system to jeszcze alfa. Potwierdzam. Nie mogę go zainstalować.
Co za tym idzie, system się nie nadaje do użytku normalnego, ale możemy poszukać informacji na ten temat, na jakich wirtualnych maszynach on najlepiej działa. Może na VMware, może na PCM, może na VirtualBoxie. Zaraz zobaczymy. No i mniej więcej tak to wygląda. No sobie znalazłem o takie coś. No i wedle tego chyba sobie skonfigurujemy po prostu. Patrzcie, nawet mam tutaj już ReactOS-a jednego. Ale sobie w tym wypadku wypierdzielimy to. No. I dobra. No nie wiem, no Windows XP chyba, nie? Zostawiłem mu 2 GB RAMu, żeby miał. I tak, wedle tego, co my tutaj mamy, musi być jako PCNet Fast. Dobra, no, niech będzie. Okej. Okay. Uruchamiamy sobie go. Bo... O mój Boże! No kurde, stary! Patrzcie no! Tutaj się zmieniło interfejs normalnie. Ikonki się zmieniły po wielu milionach lat. Sobie o ten o. I no. Ty doskonale. Dobra. No to tak. Mamy sobie tutaj sobie ReactOS-a sobie. I mamy sobie polski. I może spróbujemy od razu zainstalować go, co nie? Tak! Dobra, jeszcze raz. No to Live CD, spróbuję. Dobrze, doskonale, patrz, nie ruszył się. O. No. Działa. No to tak, może byśmy to spróbowali jakoś zainstalować. Znakomicie. Dobra, tylko gdzie to się tam instaluje? Chyba nie ma co. Że to? To jest bezpieczne wysyłanie sprzętu, aha. No, czyli wygląda na to, że nie mogę za pomocą tego zainstalować sobie systemu. fucking awesome. No dobra, no, takie życie, no. No dobra, no to drugie podejście. No to, to. Okej. Okay. Uruchom. Trochę mało pamięci wideo, a trudno się mówi. Tak to sobie będzie wyglądać normalnie, o, doskonale. Kurde, fucking Christ, dobra. No to wybieramy sobie po... Polish. Super. Mam nadzieję, że to... Fat? Fat, no w sumie rzeczywiście, może że to tak trzeba. Idzie mu dość szybko, jak widzę. Witamy w programie instalacyjnym React OS. Super. Widzę, że Wine tutaj jest. Deja Vu Phones. Tak, mój stary komputer 18. Przecudnie. Pierwszy styczeń, oczywiście na Alasce jesteśmy. Ile mamy do wyboru? Dobra. Dobra, no to jesteśmy na Alasce. Weźmy sobie nowy może, a może stary, a może nowy, a może stary. Dobra, nowy. Patrz, jakie ładne. Pewnie standardowe, nie jest... No. No i patrz, zainstalowało się. Hehe. Szybki był, kurde, bel. Bum, cześć. Nie. Nie wiem, ostatnim razem, jak ja instalowałem tutaj jak to się nazywa, sterowniki do VirtualBoxa, no to się sypały jak diabli. Tak też może lepiej teraz. Nie będę tego robił, bo... Zostawię sobie tapetę. Tapeta. Wygaszacz ekranu. Wow.
Ty to OpenGL-a próbuję uruchomić nawet. Ty całkiem nieźle działa. Jakie mamy tutaj sobie wyglądy? Classic Film. Morski. O, to było fajne bardzo. To lubiłem. Zabierzmy sobie to. Teraz powinno wyglądać lepiej, ale nie wygląda. Ale w sumie wygląda. Część wygląda, część nie wygląda, dziwne to jest jak diabli. Ale w sumie nie ma to tamto, to jest beta nadal. Wejdziemy sobie w mój komputer. Sobie obejrzymy, co my tutaj mamy. Mamy sobie napęd CD, wiadomo, i dysk C, panel sterowania, przestrzeń nazw... Otwórz. Zakładam, że nie wiem, co to jest. To jest możliwe, że to jest jakiś RAM disk. Zaraz. A, mamy albo otwórz, albo eksploruj. Znakomicie. Tyle opcji. To jest rejestr. No to wejdziemy sobie na dysk C. Internet Explorer. Wow. Zobaczymy, czy to na pewno Internet Explorer. Dlaczego zapomniałem zapłacić? Kurde, będę się pojawił reklamy. Ech. Dobra. Ta, to jest Internet Explorer, bo źle to wyświetla. No. Typowy Internet Explorer. No, no dobra. Zaraz zobaczymy, co sobie mamy w menu start. Akcesoria. MS Paint, jakiś to jest Paint, nie wiem, chyba no taki, o, Paint. Strasznie się ta myszka tnie z jakiegoś powodu. Mamy sobie menedżer aplikacji, to jest prawdopodobnie to, co na Linuxie. I tak, grafika. Jak sobie Gimpa, Glide Wrapper. Mamy ten fajny, to mógłby być system, gdyby działał. Trzeba dokładnie sprawdzić sobie. O! No patrzcie. Może zróbmy tak. Spróbujemy sobie zainstalować... spróbujemy sobie zainstalować to, co nam nie działa. Aktualizuj sterownik. Dobra. Dalej. Dobra. Darujmy sobie, jakby, może, co? To ten. No to co? Próbujemy może jakieś gry, co? Spróbujemy coś najpierw bardzo prostego. Dobra, zamontowałem sobie płytę z grami takimi jakby na Windowsa 95. No. Mamy sobie parę różnych gierek. Nie wszystkie będą działać oczywiście, te DOS-owe przykładowo, ale można spróbować sobie na przykład Unreal'a wersję beta. Nie ma dźwięku, a szkoda, bo bardzo fajna była. Okej, okay, widzę, że będzie dobrze działać. No, myszka nie chodzi to dobrze, dobra. Nie. Koniecznie trzeba sobie zainstalować ten sterownik do dźwięku. Spróbujemy jeszcze raz. Na pierdziele, no co za gówno to jest. Naprawdę, to jest zasrane gówno dosłownie, no. Uruchomimy sobie Quake'a. I jest sobie Windquake, tylko że z jakiegoś powodu ma dziwne... No dobra, może i nie ma tego Windquake'a. To może GL Quake. O, GL Quake działa, tylko że trochę wolno. No proszę. Nie, to nie wiem, to może te lemingi można spróbować.
Mam jeden kolor display, dobra. A gówno widzę tutaj w sumie. Posłuchałbym sobie muzyki, ale no niestety nie da się. Nie chcę mi VirtualBox nic zamontować. Strasznie się crashuje wszystko tutaj. O! O! Patrzcie. Huh. Dobra. No to StarCraft już pograłem. Bardzo dobrze. Fajnie, działa. A to co to jest? Nie pójdzie. Dobra, dziękujemy. Szukamy czego innego. Może Age of Empire. Boże, kolejne no. Coś ma problem z wyświetlaniem 256 kolorów. Nie będzie random. Rozumiem, że... Dobra. Nie, no thanks. Fajnie. Naprawdę? Naprawdę? Ja pierdzielę, dobra. Nie wiem, ten system to fucking mess trochę taki. O! Może to będzie działać. Nie chcę! Dobra. Działa. Pamiętam tę grę. Była dołączana do zestawu z Windows 85 na płycie. Przydałyby się jakieś dźwięki. No tutaj są trzy przyciski i można jakby... Fajnie było, ale cześć. Fajnie, że działa. Co tam dalej mamy? Chciałbym zamontować Diablo, ale on za cholerę nie chce zamontować ani jednej, ani drugiej płyty. Zlecieć. No. Worms Armageddon. Akceptuję, dalej. My tu mam to gdzieś. Instalujemy sobie, dostałem nowy komentarz, pewnie jakieś hejty. O! Nie, dziękuję, cześć. Umieść. Gdzie jest ta ikona? O, jest. Oj, pamiętamy. Tak. No to już pograne. Też nie daje rady włączyć tej gry. Ojejku, no co tu będzie działać? No nie wiem, może uruchomimy sobie edytor map do Unreala. No tego też nie uruchomimy. No nie wiem, dobra, no to pora spróbować jakieś może sobie aplikacje. Internet. Jakby to lepiej działało, jakby udało mi się to zainstalować kiedyś na prawdziwym komputerze, to ja bym nagrał drugą część po prostu tego, no. Ale że ciężko jest, no to weźmiemy sobie tę starszą. O, i tego Firefoxa chcę. Tyle wspomnień z tym Firefoxem. Stare dobre czasy, standardowa, niech będzie. Dobrze, cudownie, tak, uruchoma. I teraz Opera pobiera. I też będzie chyba dobrze. Dobra, ale co to jest to? A, to jest pewnie Age of Empires. O, poszło, zamknęło się, znakomicie. Google działa. A Opera? Nie jest to jakiś szczególnie, kurde, benchmark. Ale zawsze może być. Jak widzimy, na załączonym obrazku Opera jest lepsza, bo działa. Dobra, no to tak. Dlaczego to jest kursywą? Dobra, nieważne. Toasty tyk. Musiałem chyba źle wpisać wtedy. Pojawiło się przez chwilę. Dobra, nie. To nie, to spadaj. Bardzo fajna strona to jest. Można sobie na przykład wejść w Windows. Patrzcie, React OS. Można sobie poprzyglądać, jak ktoś już recenzował. To dość stary to jest ten React OS. Już od dawna on jest tutaj. Jakby mi to lepiej trochę działało, to by było trochę lepiej. Ale lepiej to nie działa, więc... No cóż, ciężko. Ogólnie ten system, jakby ktoś odkrył, jak to działa, to mógłby być naprawdę fajny system. Bo te wszystkie bugi związane z 256 kolorami i tak dalej, że coś się tutaj wywala, no to trzeba po prostu te tamto, jak one tam, gdzie one to jest?
no te tutaj po prostu biblioteki trzeba poinstalować. Właśnie to wszystko tutaj to jest konieczne do zainstalowania. I jak się to zainstaluje, to będzie można działać. Jakbym odkrył po prostu, na jakim kompie to dobrze działa. Jeżeli ktoś wie, cóż, trzeba działać. Cóż, no to w ten sposób podsumowuję właśnie moją przygodę z ReactOS-em. Teraz sobie po prostu wyłączymy go. Zobaczyliśmy, że działa. I ja się z wami serdecznie żegnam. Mam nadzieję, że się odcinek podobał. Pewnie nie, bo nie zobaczyliśmy prawdziwego mięka, tylko zobaczyliśmy się sypiący niestety system. No, tak też. No to do zobaczenia.